Mamy obecnie dobrego wjazdu na tor. Takiego ustronnego, spokojnego i że nie będzie aż tak zarośnięty jak tu jest, bo tutaj jest tragedia. Znaleźliśmy naszą miejscówkę. Mikołaj chce jechać tam. Ja bym wolał jechać tam. Ale jedziemy tam, bo tam jest większa dzicz i większa przygoda, nie wiem czego się spodziewać. Na pierwszy raz będzie idealny, ja te krzaki będą idealne. Ja będę torował przejazd siekierą jak w dżungli amazońskiej. Pierwsze koło odkręcone, teraz jeszcze zostały tylko to, tamto, tamto i tamto. Idę luzować wszystkie śruby. To już na ziemi? Ja się obawiam, że coś się z podwoziem zahaczy jeszcze, ale Nikolaj jest optymistą i twierdzi, że nic nam tam nie zahaczy. Jesteśmy już coraz bliżej. Dwa tylnie koła są gotowe. Wjeżdżamy. Jedziemy! Zaraz się okaże. Kopuje się koło w ten, w ziemię, wiesz? No dobra, to patrz z tyłu, czy ja... Jesteś, z tyłu jesteś. Jesteś. Poczekaj. Tu jesteś na trawie, ale też jest dobrze. Możesz jechać. Słuchaj. Sprawdzę tylne szyny, poczekaj. Sprawdzę tylne koła, czy siedzi. Tu siedzi. Czekaj. Trawa, wiesz? Nie ma przepności. Dalej nie pójdzie. Tu doszło? Dobrze? Tak. To dobrze. Co, panie maszynisto? Jedziemy. Zapraszam na pokład. Jazda. Załoga do wozu. Jedziemy, zamykaj. Jedziemy! Powiem ci, że myślałem, że będzie głośniej w środku, ale nie jest tak źle. Żeby nie było pytań, dlaczego jedziemy w tył, ponieważ tamta trasa jest bardziej przejrzysta. Sprawdzimy najpierw tą trasę w tył, a potem... Wychyl się przez okno i spójrz na tylne i przednie prawe koła. No mam jakiś dziwny poślizg, nie wiem, czy to trawa rozmazana na kołach i szynach, czy... Wychodzę. Pierwsza przeszkoda. Zrobić nieporządek. Oczyścić. Trzeba trochę oczyścić torowisko. Mam wrażenie, że dalej jest lepiej. Tak, tam będzie troszkę więcej przejścia, bo tu są gałęzie stare i takie powalone krzewy. Może nie drzewa, ale jest dużo powalonych krzew. Jakiś gałąź chyba. No do przodu. No ale do przodu też mam. To czekaj, pnij mnie. Kaj do przodu. Nie zatrzymuj się. Mam wrażenie, że
do przejazdu. Torowisko jest w miarę czyste, ale ogólnie jest spoko. Wszystko idzie jak burza. Pięknie to jest, naprawdę. Warto zwiedzać takie regiony, bo przyroda. Odbyliśmy już jazdę testową w tył i w przód. Teraz przejechaliśmy przez ten przejazd kolejowy. No i sprawdzamy, jak daleko dojedziemy tam do przodu. O kurde, ten jest ciężki. Mamy tutaj mały problem, gdyż jak ścinali drzewa, to połowa z nich leży na torach teraz i dosyć kawał drogi jest zanieczyszczony.